Cześć, witam Cię na kanale Ciekawostki i inne dziwy. Po dłuższej przerwie ponownie na kanał trafi odcinek poświęcony jednemu z polskich naukowców. Gościem dzisiejszego odcinka będzie pan Tadeusz Tański, zapomniany geniusz motoryzacji. Urodził się on w 1892 roku. Jego ojciec Czesław, któremu również warto byłoby poświęcić jeden z odcinków, był pionierem polskiego lotnictwa i konstruktorem pierwszego polskiego szybowca. Jednak w tym odcinku skupię się na tym młodszym, a więc na Tadeuszu. W 1909 roku rozpoczął studia w paryskiej szkole elektrycznej. Po zakończeniu edukacji pracował dla francuskich i brytyjskich firm, w których to właśnie tworzył sprężarki oraz silniki do samolotów. W 1916 roku, mając zaledwie 23 lata, zbudował największy na świecie 12 cylindrowy silnik o mocy 520 koni mechanicznych. A dwa lata później silnik gwiaździsty o nazwie Wir, który był potrzebny do napędu lekkich samolotów. Gdy po I wojnie światowej Polska odzyskała niepodległość, Tański wrócił do ojczyzny i od 1919 roku pracował w sekcji samochodowej Ministerstwa Spraw Wojskowych. Wtedy to przedstawił swoje pomysły dotyczące skonstruowania pierwszego, budowanego całkowicie z polskich elementów, samochodu osobowego. Jednak w latach 20. Armia Czerwona zaatakowała Polskę i zmierzała szybko w głąb kraju, w stronę Wisły. Wtedy to inżynier Tański rozpoczął tworzenie projektu polskiego samochodu pancernego. Tutaj warto dodać, że nie był to już pierwszy pomysł stworzenia takiego pojazdu na polskich ziemiach. Dwa lata wcześniej, w trakcie walk z Ukraińcami, w trakcie obrony Lwowa, został już użyty w boju pomysł profesora Antoniego Markowskiego, a mianowicie... Był to improwizowany wóz bojowy, który nazwano Tank Piłsudskiego. Jednak pomysł tańskiego miał być znacznie lepszy od tamtego projektu. Charakteryzowała go bardzo prosta konstrukcja, umożliwiająca szybką produkcję i bezproblemową naprawę. Swój pojazd nazwał Ford FTB. Nazwa wzięła się od słynnego Forda T, z którego zapożyczył projekt nadwozia. Pierwszy prototyp powstał już po dwóch tygodniach od zakończenia projektu, a kilka dni później pierwsze dwa wozy bojowe trafiły na front. Ponoć nasz konstruktor miał je obserwować w trakcie zmagań z wrogiem. Interesowało go działanie tych maszyn i nie dbał zbytnio o swoje bezpieczeństwo. W efekcie auto, w którym przebywał, zostało ostrzelane. Był więc to pierwszy steryjnie produkowany polski samochód pancerny. Do końca wojny Wyprodukowano ich około 16 bądź 17. Mam na myśli właśnie tych samochodów pancernych. Był to więc pierwszy seryjnie produkowany w Polsce samochód pancerny. Po wojnie w 1922 roku Tadeusz Stański dostał pracę w centralnych warsztatach samochodowych w Warszawie. Jego szefem był tam Kazimierz Majer, który również marzył o stworzeniu w pełni z polskiego samochodu. Prace rozpoczęto od zaprojektowania silnika. I szybko pracował prototyp czterocylindrowego silnika o pojemności 3 litrów i mocy 61 koni mechanicznych. O pojemności 3 litrów i mocy 61 koni mechanicznych. 61 koni mechanicznych. Konstrukcja ta okazała się fenomenem na skalę światową. Do montażu wymagany był jedynie jeden płaski klucz, 10 i z drugiej strony 18. W kolejnym roku nasz genialny inżynier skonstruował samochód osobowy CWS T1, i tutaj do złożenia również był wymagany tylko jeden klucz. Niestety Ministerstwo Spraw Wojskowych odwlekało zat zatwierdzenie tego projektu. Powód tego odwlekania przedstawił jeden z inżynierów centralnych warsztatów samochodowych, w których pracował Tański. Tutaj zacytuję jego słowa: Nastąpiła nieoczekiwana reakcja. Oburzano się, że jakaś grupa ludzi, nazwanych szaleńcami, ośmieliła się rzucić rękawice przyszłej wytwórczości, że ośmieliła się stworzyć własny projekt używając krajowych materiałów, że ośmieliła się zbudować polski silnik bez pomocy z zewnątrz, wmontować go na przerobione podwozie marki Dodge, wziąć udział w rajdzie i uzyskać nagrodę sportową. Rozpoczęły się poważne lamenty, które doprowadzają do tego, iż inżynier kapitan Meyer ma być postawiony w stan oskarżenia za nadużycie władzy. I tutaj już jest koniec cytatu. Tutaj jeszcze tylko przypomnę, że pan Mejen był dyrektorem zakładów, w których pracował tański. Jak widzimy, już wtedy politycy, podobnie jak i dziś, nie kierowali się dobrem państwa. Dopiero po czterech latach dopuszczono samochód do produkcji. Sprawdzał się doskonale na naszych polskich niezbyt dobrych drogach. Jeżeli coś w trakcie podróży się uszkodziło, jak była jakaś awaria, to kierowca mógł dokonać napraw sam. Ponieważ, tak jak wspominałem, do montażu samochodu używano tylko jednego klucza. Konstrukcja samochodu była bardzo prosta. Pierwszy lub jeden z pierwszych samochodów zamówił sam prezydent Ignacy Mościcki. Niestety, auto nie podbiło rynku polskiego, ponieważ było dosyć drogie, a do tego państwowe zakłady inżynierii nie miały mocy przerobowych, żeby produkować te samochody na masową skalę. Dodatkowo... W 1931 roku Polska podpisała umowę z Fiatem, który zgodził się na produkcję modelu 508 w Polsce, oczywiście pod warunkiem, że nie będą u nas produkowane rodzime samochody osobowe. Do tego czasu wyprodukowano w Polsce 800 sztuk samochodów, około 800 sztuk samochodów, właśnie tańskiego. Mimo to, nasz inżynier wciąż kontynuował swoje projekty. Nie zajmował się on jedynie konstruowaniem silników, i na przykład dla swojej żony. Skonstruował urządzenie służące do automatycznego wywoływania zdjęć, a koledze usprawnił samolot. Przez swój sposób bycia często miał problemy ze znalezieniem pracy. Dlatego bywały okresy, że utrzymywał się głównie z wygrywanych konkursów. W jednym z nich należało zgłosić prototyp dwucylindrowego silnika o objętości skokowej 750 cm3, który był chłodzony powietrzem. Silnik miał być użyty, do napędu prądnicy radiostacji polowej. W konkursie udział wzięło wiele renomowanych na świecie firm. Tański bardzo szybko zaprojektował swój silnik. Był on oczywiście możliwy do skręcenia, podobnie jak samochody, za pomocą jednego klucza. Zwycięzcę wybrano poprzez sprawdzenie, który silnik będzie pracować najdłużej. Pod koniec, na placu boju, zostały już tylko dwa urządzenia. Silnik Daglasa a więc jednej z bardzo renomowanych w tamtych czasach firm, firma ta była już ceniona na rynku, zatrzymał się po 400 godzinach. Silnik Tańskiego zatrzymano po upływie 1000 godzin i to na polecenie komisji, której już nie chciało się czekać, no bo i tak zwycięzca był oczywisty. Po wybuchu i przegraniu II wojny światowej przez Polskę, Tański natychmiast włączył się do konspiracji. W 1940 roku został aresztowany przez Niemców i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Tam Niemcy przedstawili mu ofertę współpracy, jednak no, Tański stanowczo odmówił i niestety w 1941 roku został zamordowany. O Tadeuszu Tańskim możemy z pewnością powiedzieć, że był to indywidualista, znakomity konstruktor i wybitny wynalazca. Niektórzy historycy uważają go za postać pokroju Henry'ego Forda i Ferdynanda Porsche. Miał niezwykłe wyczucie technologii i konstrukcji, no i gdyby państwo polskie miało inną strategię, oraz gdyby nie wybuchła II wojna światowa, to tański mógłby być jednym z ojców światowej motoryzacji, a Polska zarabiałaby krocie na tym przemyśle. W tym odcinku to będzie już wszystko. Mam nadzieję, że zainteresował Cię ten temat. Jeżeli nie znałeś wcześniej tej postaci, no to chociaż troszeczkę zarysowałem jej dokonania. Dziękuję wszystkim za udostępnianie odcinków. Pozdrawiam. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.